No, kampania wyborcza już właściwie w pełnym, że tak powiem, świetle zaczyna się nam odsłaniać, ale jeszcze czeka nas wcześniej referendum. Jaki jest stosunek właśnie Polski razem Zjednoczonej Prawicy do samego referendum, do pytań, które ewentualnie zostaną za nim zadane? To znaczy do samego referendum w tym kształcie, który zaproponował nam pan prezydent, były już prezydent Bronisław Komorowski, nam się nie podoba. To znaczy nie samo referendum, tylko pytania w nim zawarte. Ponieważ pytanie ostatnie już jest bezprzedmiotowe, natomiast drugie pytanie nie wiadomo o co chodzi. Natomiast trzecie pytanie, jeśli chodzi o JOW-y, to my jesteśmy za. My mamy od początku w swoim programie jednomandatowe okręgi wyborcze i my właśnie dzięki temu pytaniu proponujemy społeczeństwu, żeby poszło do referendum i żeby zagłosowało na tak. Będą Państwo jakąś kampanię w związku z tym prowadzić, bo właściwie referendum już za rogiem, że tak powiem, lada chwila wita, a Bronisław Komorowski niespecjalnie się, że tak powiem, angażował swój sam w to, co sam zainicjował. Inne partie, no różnie z tym bywa. Troszeczkę się dzieje, ale chyba tak mi się wydaje, że chyba nie do końca nawet większość społeczeństwa wie, że w ogóle referendum ma być. To znaczy my mówimy, gdzie możemy, to mówimy, że jest, że agitujemy, żeby iść do referendum, namawiamy społeczeństwo. Natomiast wielkiej akcji billboardowej robić nie będziemy, ponieważ my jesteśmy partią małą, nie mamy na to środków i uważamy tak naprawdę, że powinna to zrobić Platforma. No w końcu to jej prezydent to referendum rozpisał i wydaje nam się, że oni są na tyle bogaci, tyle mają pieniążków z naszego budżetu. Proszę bardzo, niech agitują. Chyba to referendum się nie powiedzie. Na pewno nie będzie w frekwencji 50%. Zresztą pytania tego referendum, jedno jest niekonstytucyjne, dlatego że żeby wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, czego ja jestem zwolennikiem, trzeba zmienić konstytucję. Drugie pytanie, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, jest już nieaktualne, wprowadziliśmy ten przepis w ustawie. Zostaje trzecie pytanie, które jest z kolei sformułowane niejasno, bo Bronisław Komorowski zapytał tylko o to, czy Polacy są za zmianą dotychczasowego systemu finansowania partii politycznych, ale zmiana może polegać na przykład na tym, że się zwiększy środki na partie polityczne. Dlatego obawiam się, że frekwencja będzie niska, co nie zmienia faktu, że warto iść zagłosować, bo jak narzekamy często na polityków, to referendum to jest taki moment, kiedy każdy obywatel może zastąpić polityka. Generalnie referendum, gdyby osiągnął jakąś frekwencję, może jedynie zmusić do dyskusji nad danym problemem, ale może być też barometrem, nawet jeżeli nie będzie spełniało tych wszystkich wymogów, czyli może wskazać drogę rządzącym, w którą stronę ewentualnie można iść, którą stronę dyskusja powinna się toczyć, prawda? Ja właśnie chciałbym dopytać odnośnie rozszerzenia tego referendum, bo żeby zwiększyć frekwencję, różne tutaj są działania podejmowane lub chęć podjęcia ich. Jak pan się stosunkuje właśnie do rozszerzenia tego referendum? O kolejne pytania, żeby zrobić takie mega referendum, żeby po prostu spytać o to wszystko, o te wszystkie zaległe sprawy, bo nie oszukujmy się, no było trochę tych inicjatyw, 2 miliony głosów, no to nie jest byle co. Na pewno te... Przepraszam, nie głosów, tylko podpisów. Podpisów, oczywiście. Na pewno te pytania, które zaproponowała panu prezydentowi Dudzie Beata Szydło, są z punktu widzenia normalnych obywateli dużo ważniejsze. Pan wspomniał o tych 2 milionach podpisów łącznie pod wnioskami dotyczącymi czy to lasów państwowych, czy obniżenia wieku emerytalnego. Od razu mówię, ja nie jestem zwolennikiem obniżenia wieku emerytalnego, chociaż jeżeli prawica, PiS i Zjednoczona Prawica dojdzie do władzy, to rzeczywiście my obniżymy ten wiek emerytalny. Pod tymi postulatami podpisało się w sumie 6 milionów Polaków. Dlatego ja uważam, że dobrze się stało, że Beata Szydło wystąpiła z taką propozycją rozszerzenia referendum. Jest pytanie, czy jest na to czas. Wiem, że pan prezydent Duda w tej chwili konsultuje te kwestie z prawnikami. Jeżeli tylko będzie formalna, prawna możliwość rozszerzenia referendum, na pewno to zrobi. Wy jesteście właśnie troszeczkę inni w tej Zjednoczonej Prawicy, chodzi o te JOW-y. Chociaż właściwie one już istnieją w takiej czy innej postaci. Różne są dyskusje, różne opinie co do samego zastosowania i efektu, jaki może to wywołać.
Czy wy jesteście za jakimś konkretnym? Bo ja tu z wieloma osobami rozmawiam, z różnymi grupami społecznymi i każdy chce JOW-u, ale jedni chcą takiego, inni jakiegoś mieszanego, łączonego. A jakiego wy właśnie chcecie? No rzeczywiście, pan słusznie zauważył, że w tym obozie Zjednoczonej Prawicy mamy różne stanowiska w tej sprawie. PiS opowiada się przeciwko jednomandatowym okręgom wyborczym, Polska Razem opowiada się za, ale można się spotkać w pół drogi, czyli tak zwana ordynacja mieszana. Mogłaby ona polegać tak jak w Niemczech, na tym, że połowę posłów wyłaniano by z okręgach jednomandatowych i tam partie musiałyby stawiać na silnych, wyrazistych polityków, którzy mieliby bliski kontakt z wyborcami. A druga połowa mandatów obsadzana byłaby z kolei według dotychczasowej ordynacji proporcjonalnej, co z kolei zapobiegłoby takiej sytuacji, w której w Sejmie znalazłyby się tylko dwa ugrupowania, bo jednomandatowe okręgi wyborcze sprzyjają temu, że powstają tylko, czy wchodzą do Sejmu tylko dwa ugrupowania. Moim zdaniem polskie społeczeństwo jest zbyt zróżnicowane, by te dwie najsilniejsze partie, czyli PiS i Platforma, w pełni reprezentowały i rozbieżne poglądy, i rozbieżne interesy Polaków. Wieś mogłaby być tutaj też poszkodowana, prawda? Jedna z tych grup społecznych, gdzie właśnie to mieszany system by mógł się bardziej sprawdzić. Jeszcze ostatnie pytanie takie odnośnie małego zamieszania, bo tutaj teraz doniesienia, właśnie ta kampania jest w kampanii, można powiedzieć, jedna w drugiej. Nie wiadomo jak to prawnie jest usytuowane, bo Państwa Komisja Wyborcza swoje, ale z drugiej strony ona mówi, że ona nie jest od ewentualnych nieścisłości, że tego jest prokuratura. No rzeczywiście, no, Państwowa Komisja Wyborcza mówi, że trzeba rozdzielić kampanię wyborczą od kampanii referendalnej, tylko w praktyce to jest moim zdaniem niewykonalne. Jeżeli wybory są w półtora miesiąca po referendum, no to na przykład gdybym ja wystąpił teraz w jakiejś reklamówce... Spójrzmy, ktoś by zadał panu pytanie, prawda, w programie na żywo. No, wzywając mieszkańców... Ma pan podpowiedzieć, że nie mogę w tej chwili? Tak, wzywając mieszkańców Grudziądza do tego, żeby wzięli udział w referendum, czy to równocześnie nie byłoby potraktowane jako element kampanii wyborczej, bo przecież już wkrótce będą wybory parlamentarne. Dlatego wydaje mi się, że tutaj Państwowa Komisja Wyborcza trochę czepia się szczegółów. Ważne, żeby jak najwięcej Polaków poszło do referendum.